Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak zacząć życie od nowa, jak zrobić restart w swoim życiu. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Obecna sytuacja, która dzieje się na świecie, będzie miała wpływ, no jeszcze przez długie lata, na pewno na życia wielu osób. Wpłynie na Twoje relacje z innymi osobami, przeważnie z rodziną, z którą teraz siedzisz pewnie dużo w domu. Wpłynie być może na Twoją sytuację finansową, na Twoją karierę, Twój biznes, nie? Więc wiele osób znajdzie się w sytuacji, albo być może Ty już jesteś w takiej sytuacji, w której chciałbyś coś zmienić w swoim życiu. I nie tylko zmienić jakąś jedną rzecz. Ale w ogóle no, zacząć od nowa, zrobić restart, tak? W grze komputerowej po prostu wcisnąć ten przycisk, zrobić restart, zacząć jeszcze raz, nie? No, w prawdziwym życiu do końca nie jest to możliwe, bo pewne rzeczy za nami się ciągną. No, jeśli kogoś skrzywdziłeś, to prawdopodobnie ta osoba dalej będzie skrzywdzona, nawet jak zrobisz sobie restart, nie? Jak masz jakieś długi, to one też nie znikną magicznie na pstryk palcem. Ale przede wszystkim możesz zrobić restart w swojej głowie. Możesz zrobić restart w swojej głowie i przede wszystkim zacząć właśnie na nowo podchodzić zupełnie do życia. I ten film właśnie dzisiaj będzie o tym. Co można zrobić, żeby zacząć inaczej myśleć, żeby zacząć inaczej działać, bo to jest w ogóle podstawa. No przecież Twoje życie, do jasnej cholery, jest efektem Twoich decyzji i Twoich działań. Jeśli jesteś dorosłym człowiekiem, to powinieneś wziąć pełną odpowiedzialność za to, jak wygląda Twoje życie. Przestać zwalać winę na Twoich rodziców, rodzinę, polityków, bankierów, bogatych ludzi, społeczeństwo, na wszystkich innych dookoła. Tylko wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie, bo to jest w ogóle podstawa, żeby coś w tym życiu zmienić. Jeśli ty cały czas będziesz żyć z przekonaniem takim, że to inni ludzie są winni temu, jak wygląda twoje życie, to sorry, wybacz, ale no, oni się nie zmienią. Oni się nie zmienią i przez to też nie zmieni się automatycznie samo twoje życie. Ty musisz je zmienić, a żeby je zmienić, to mówię, pierwszym elementem jest odpowiedzialność. Więc wreszcie, żeby dorosnąć, żeby stać się człowiekiem, który no, jest człowiekiem w pełni, czyli właśnie czuje to swoje człowieczeństwo, zdaje sobie sprawę ze swoich wad i zalet. Ma tą świadomość tego, kim chce być, jakim człowiekiem chcesz się stać, nie? To mówię, odpowiedzialność tutaj w ogóle jest podstawą z tych wszystkich czynników. I teraz w ramach odpowiedzialności, jeśli chcesz zacząć swoje życie od nowa, to warto by było zrobić grubą kreskę, odkreślić to, co było wcześniej, nawet jeśli wcześniej podjąłeś jakieś złe decyzje w swoim życiu, nie? I od teraz zacząć podejmować dobre decyzje. Co może Ci w tym pomóc? Przede wszystkim to, żebyś wybaczył ludziom, którzy kiedyś Cię skrzywdzili. Nie wybaczał im dla nich, tylko wybaczył im dla siebie. Dla siebie samego. Podstawą w ogóle, jeśli spojrzałbyś kiedyś na przykład w program 12 kroków dla alkoholików czy narkomanów, dla ludzi właśnie, którzy chcą coś solidnie w swoim życiu przeprogramować, to podstawą i w ogóle początkiem jest właśnie to, żeby wybaczyć innym ludziom. Wybaczyć sobie, ale przede wszystkim na początku wybaczyć innym. Wybaczyć innym to, że cię gdzieś skrzywdzili. Jeśli ty z kogoś skrzywdziłeś, to też starać się wynagrodzić to tym osobom. Przeprosić tą osobę. Nie dla niej, tylko dla siebie samego. Żebyś mógł zdjąć ze swoich pleców ciężar właśnie twojej przeszłości. Żebyś mógł właśnie zacząć od nowa. Nie myśląc o tym gdzieś tam, że z tyłu głowy ci chodzi coś, że zrobiłeś coś komuś źle, że ktoś coś zrobił dla ciebie. Czyli żeby się odciąć po prostu od tych wszystkich jakichś toksycznych myśli, bo są to toksyczne myśli. Jeśli ty masz żal do kogoś, to to jest twoja myśl w twojej głowie. Ona ciebie niszczy, a nie tą osobę. Ta osoba ma w nosie to, że ty masz żal do niej prawdopodobnie, nawet o tym nie wie. Znowu, jeśli tak samo ty kogoś skrzywdziłeś, to też, żeby tej osobie jakoś to wynagrodzić, zadośćuczynić, to jest też dla ciebie. Żebyś ty poczuł wreszcie, że możesz wystartować od nowa, że nie musisz nikomu być coś winien, nie? Więc to jest w ogóle pierwsza rzecz, podstawa. Wybacz innym ludziom. Jak to zrobić? Czasem wystarczy telefon do kogoś, napisać coś komuś. Nawet nie gadaliście 10 lat, kogoś kiedyś skrzywdziłeś. Napisz do tej osoby maila, napisz do tej osoby jakąś wiadomość. Z przeprosinami i tak dalej, że zrobiłeś coś głupiego i tak dalej. Mówię, zrób to dla siebie, nie oczekuj nawet, że ta osoba ci wybaczy. Być może ci odpowie, nie kontaktuj się nigdy ze mną, ty skór i tak dalej, nie? Bo może ma ona żal do ciebie z kolei, ale to jest znowu wtedy jej problem. Ty już zrobiłeś, co mogłeś. Postarałeś się zadośćuczynić, przeprosiłeś i tak dalej. Zrób to dla samego siebie. Drugim krokiem to jest ogarnij swoją sytuację finansową. W ogóle zacznij postrzegać swoją sytuację finansową jako pewną liczbę, bo to jest pewna liczba. Akurat w finansach sprawa jest prosta. Mamy tutaj podstawową matematykę, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i twój majątek, w Stanach to się nazywa brzydko, bo to się nazywa net worth. He is worth something.
nie? He's worth 5 million na przykład. Tak się mówi o ludziach, jak zobaczysz na, w jakichś artykułach i tak dalej. Czyli, że ktoś jest wart na przykład 2 miliony. To jest takie trochę, no, takie już mega materialistyczne, nie? Określenie. Ale można tak powiedzieć, że po prostu twoje pieniądze to jest pewna suma, nie? I wszystkie długi, no to mogą być poniżej zera, one ci obniżają. To cały twój majątek, który masz, czyli gotówka, inwestycje, jakieś mieszkanie może, nie? Pewne rzeczy jakieś materialne, to jest to, co masz na plusie, nie? I jak weźmiesz wszystkie długi, wszystkie rzeczy na plusie, to wyjdzie ci pewna suma. Na przykład na plusie 10 tysięcy, pomimo tego, że masz mieszkanie, ale masz kredyt na mieszkanie, kredyt na samochód i tak dalej, nie? Albo ci wyjdzie, że masz na plusie 100 tysięcy, albo że na minusie. Ale warto zdawać sobie sprawę z tej liczby, bo ona będzie za tobą chodzić przez całe twoje życie. I oprócz jakichś sytuacji tam wyjątkowych, żebyś ogłaszał bankructwo i tak dalej, to prawdopodobnie ona się nie wyzeruje, więc trzeba zdawać sobie z niej sprawę. Nawet jeśli masz jakieś długi, zrób sobie konkretny wypis tych długów, wypisz je sobie w Excelu, zdecyduj się, w jaki sposób je będziesz spłacać, ułóż sobie plan spłaty, skontaktuj się ze wszystkimi osobami, którym jesteś winien pieniądze, bo najgorsze, jak się ma długi, to jest to, żeby unikać kontaktu. To jest najgorsze. To ludzie wtedy będą naprawdę mieć ochotę cię po prostu wypałować, bo wtedy no, jasno im ogłaszasz, że ty nie masz zamiaru im oddać tych pieniędzy, więc wtedy stawujesz się jak złodziej. Wziąłeś czyjeś pieniądze, no i ich nie chcesz oddać. No to jesteś złodziejem. No taka prawda. Nie? I wtedy ktoś naprawdę będzie sięgał po najgorsze metody od jakichś tam cyganów z pałami poprzez firmy windykacyjne, komorników i tak dalej, nie? A wystarczy się z kimś kontaktować cały czas, dogadać się, po drugiej stronie też są ludzie, zawsze to można ogarnąć, nie? Więc nawet jak masz długi, po prostu wypisz sobie tak, żeby ci na końcu procedury została już jakaś kwota, którą miesięcznie spłacasz. I będzie to kwota, nad którą już nie musisz się nad nią zastanawiać, wmawiać sobie, ale byłem głupi, że kupiłem ten telewizor 84 cale za 20 tysięcy złotych na przykład 2 lata temu i do dzisiaj już mi się zepsuł, a dalej muszę go spłacać. Nie musisz tego wszystkiego ciągnąć za sobą. Zostanie ci pewna kwota, którą traktuj po prostu jak czynsz. Co miesiąc, ok, 600 leci na przykład na spłatę tego długu przez kolejnych 5 lat na przykład, nie? I to jest wtedy już ogarnięte. To jest wtedy ogarnięte, nie musisz już więcej nad tym się specjalnie emocjonować, nie? Kolejna rzecz, to sprzedaj wszystkie niepotrzebne rzeczy ze swojego domu. Weź wszystko w ogóle, wywal na środek, wszystkie rzeczy, których nie używałeś przez ostatni rok czy dwa. I wszystko, stare płyty, książki, ubrania, meble, elektronika, telefony popsute i tak dalej. Wystaw wszystko od złotówki na Allegro. Wystaw wszystko od złotówki na Allegro, porób dobre zdjęcia. W tym samym czasie też to wystaw, żeby później nie latać na pocztę 70 razy, tylko żebyś mógł od razu tam w paru rzutach te wszystkie paczki wysłać ludziom. Nie dość, że komuś się przydadzą twoje stare graty, to oczyścisz swoją przestrzeń. Znowu z jakichś starych rzeczy odgracisz sobie mieszkanie właśnie, żeby zacząć na nowo. Przy okazji, jak już będziesz wszystko sprzedawać, albo prawie wszystko, co ci, albo wszystko, co ci niepotrzebne, to posprzątaj porządnie swoje mieszkanie. Posprzątaj wszystko w najgorszych zakamarkach i tak dalej. Posprzątaj, przemebluj jak potrzeba. Zastanów się, wywal meble w ogóle z jakiegoś pokoju. Zastanów się, jak byś chciał w tym pokoju teraz mieszkać, jak mieć umeblowany na przykład dany pokój, salon i tak dalej. Poprzekładaj sobie tak, jak chcesz. Zaczynasz nowe życie teraz, restart, możesz to zrobić, nie? Teraz przyszedł czas właśnie na takie zmiany. Te zmiany są, one jakieś może no, jeszcze nie doprowadzą do gigantycznej zmiany twojego życia, ale przede wszystkim już zaczną zmiany w twoim umyśle. Przygotują twój umysł na czas właśnie różnych... No w ogóle, słuchaj, żeby coś zmienić, nie? Czyli zrobić sobie taki restart, to trzeba... To tak jak masz dom. O, na przykład ja to ostatnio tutaj robiłem, budowaliśmy tutaj drugi dom, a praktycznie przebudowaliśmy. Ale tak przebudowaliśmy go, że w zasadzie 80% czy 90% oprócz dachu i jakiejś tam struktury w głównej, to wszystko żeśmy zrobili, nowe podłogi, sufity, ściany wszystkie wybudowaliśmy, drzwi, okna, tarasy, ogrodzenie i tak dalej, no wszystko, elektryka cała, wszystkie instalacje, wszystko wywalone zostało, nie? No i właśnie, żeby taką przebudowę zrobić, stary domek, który tam miał już 20 lat, nie, czy coś więcej, i zrobić z niego wypasioną teraz widlę, no to trzeba było na początku wszystko rozwalić. Rozwalić, posprawdzać, nie? Dostać się do zakamarków, sprawdzić, gdzie tam jest elektryka. Więc tak samo w twoim życiu, trzeba to teraz wszystko rozwalić, zrobić pewien chaos, nie? Żeby później móc zbudować coś nowego, pięknego, czystego, już eleganckiego w twoim życiu. Więc te rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, pozwolą ci właśnie troszeczkę w twoim mózgu namieszać, tak żeby on był w trybie właśnie takiego chaosu, z którego może coś zbudować na nowo. A nie w trybie tam starych nawyków, starych twoich sposobów myślenia, starych ścieżek wydeptanych w twojej głowie, które mówią od razu, o, chciałbym mieć trochę więcej pieniędzy, ale nie dam, bo nie mam tego i tego, tego. Rozumiesz, żeby rozwalić te wszystkie twoje przekonania, tych kilka rzeczy bardzo ci pomoże. Kolejna rzecz to jest to, że spójrz na swoje życie w ten sposób. Jak byś chciał żyć, gdybyś
mógł być kimkolwiek i robić cokolwiek, ale szczerze, nie na zasadzie, o, chciałbym być od razu Michael Jordan, czy nie wiem, jakimś piosenkarzem, czy sportowcem, czy Lewandowskim i tak dalej. Nie na tej zasadzie, bo nie będziesz pewnie, nie? Jak masz 30 lat teraz i nie trenowałeś od 14 roku życia 6 godzin dziennie, to nie będziesz najlepszym piłkarzem świata, więc sorry. Ale realistycznie do tego podchodząc, nie? Jakbyś mógł być kimkolwiek, to kim byś chciał być? Jaką osobą? Nie, jakbyś tą osobę opisał, zdefiniował. I tutaj od razu pomoże Ci bardzo ważne narzędzie. Jeśli wejdziesz sobie na stronę wyzwanie90dni.pl, to możesz założyć konto, nie? Polecam Ci to zrobić od razu teraz, zanim jeszcze skończysz oglądać ten film, to zatrzymać ten film, więc zatrzymaj ten film teraz. Załóż sobie konto i przerób dzisiaj pierwszy dzień wyzwania, jutro w drugim dniu, jutro dostaniesz drugi dzień, gdzie będziesz mieć bardzo ważne ćwiczenie, które pozwoli Ci odkryć właśnie to, kim chcesz być w swoim życiu. Warto przerobić to ćwiczenie, no bo ludziom naprawdę, zresztą zobaczysz w komentarzach, których tam jest no, gigantyczna ilość, tysiące pod tymi pierwszymi dniami, to zobaczysz właśnie, jak ludzie już zmieniali swoje życie, przerabiając zaledwie te pierwsze darmowe 3 dni wyzwania. A co dopiero będzie dalej, nie? Więc zrób sobie to od razu i następnie koniecznie rozpisz tą swoją wizję życia. To jest w ogóle punkt wyjściowy, no ty masz coś budować nowego, nie masz patrzeć na to, nie mogę mieć pięknej willi, bo dzisiaj mam 100 zł w portfelu. No to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, kim ty jesteś dzisiaj. Mnie interesuje i ciebie też powinno interesować to, kim ty się możesz stać. Jakim człowiekiem możesz się stać? I warto tego człowieka zbudować, tego człowieka, którym ty chcesz być. Świadomie. Dlaczego warto? Nawet jakbyś miał poświęcić na to 5, 10, 15, 20 lat twojego życia. Bo zobaczysz, jak to... No, pytanie, czy warto zbudować piękne życie dla siebie? No ja dzisiaj mam takie życie, że nie jestem w stanie nawet do czasem uwierzyć w to, jak jest wspaniale, jak jestem cholernie szczęśliwy, jak się zastanawiam, co ja bym chciał sobie jeszcze kupić. No dobra, lepsze kolumny do kina, nie wiem, dałem parę dziesiąt tysiaków za całe kino w ogóle w domu, ale jeszcze mogę kupić droższe, nie? Trochę będą mocniej nawalać. Dobra, mogę, ale to już jest taki cel, już to, co mam, kino jest, tak mnie zadowala w pełni, że póki się nie spalą te głośniki, a ostatnio je dosyć intensywnie dobijałem, już nam maks wytrzymałości, to nie mam jakichś takich celów. Nic już w życiu nie potrzebuję sobie kupić. Mam samochód, który mi w 100% odpowiada, mam wszystko w domu, siłownię, kino i tak dalej. No piękne życie, wspaniałe życie. Mówię, to są kwestie materialne, ale też wspaniała żona, rodzina, synek, pies, rodzina jedna tajska tutaj, rodzina druga w Polsce, przyjaciele, styl życia, pomoc innym ludziom. No po prostu żyję w raju, jak w bajce. Ale to nie było efektem przypadku. To nie było efektem przypadku. Ja to wszystko sam zbudowałem własnymi ręcami. Ręcami. No. Więc tymi rękami po prostu doszedłem do tego i tą głową. I uczyłem się tego, jak to osiągać. Tak jak ty się teraz uczysz. Ty się teraz uczysz ode mnie. Ja się gdzieś uczyłem albo na swoich błędach, albo od kogoś innego. I na tym to polega. Może ty za 10 lat, za 20 lat będziesz uczyć z kolei znowu kogoś innego. Na tym polega cywilizacja i rozwój całej cywilizacji, nie? Więc wracając do tematu. Koniecznie rozpisz tą wizję życia. Na papierze to ma być. W momencie, kiedy ty przelewasz pewne rzeczy na papier, już zachodzą bardzo, bardzo intensywne procesy w twoim mózgu. Więc przelej to na papier. Rozpisz to, kim chcesz być. Załóż sobie dziennik. Niech to będzie twój dziennik, taki jeden, w którym będziesz za 10 lat mógł do niego wrócić i sprawdzić, jakie ty miałeś cele 10 lat temu, jaki miałeś sposób myślenia, jaką wizję życia. Może ona się będzie trochę zmieniać. Zobaczysz, że nie bardzo. Zobaczysz, że nie będzie diametralnych zmian w twoim życiu. Wiadomo, że pewnych rzeczy się później uczymy, nie? Tak ja wam często powtarzam, no. Kiedyś mi się wydawało i w mojej wizji życia był dom nad samym oceanem. Po prostu, żeby tak stała fale uderzały praktycznie o podstawę domu. I mieszkałem w takim domu tutaj na Phukecie i się szybko przekonałem, że jest to no dramat po prostu. Jak masz falę, sztorm przychodzi, to nie słyszysz własnych myśli. Jest to tak głośne, plus wszystko, co masz. Ja nawet tutaj, jak mieszkam, ile teraz jestem? 200 metrów może od oceanu, to i tak mam pordzewiałe wszystko. No wtyczki USB, wszystkie przy kompie, to są po prostu no jedna wielka rdza. Patrzyłem przed chwilą na kolumny, to wszystkie śrubki od kolumn, zaciski, wszystko zardzewiałe. No na szczęście te wtyki są pozłacane, więc nie zardzewiały, ale wszystkie jakieś śrubki i tak dalej, no wszystko rdzewie przy tym, a tam w ogóle to już tak rdzewiało, że no wiesz, telefon by ci cały zardzewiał, zanim się nim nacieszysz, nie? Więc nauczyłem się tego, okej, troszeczkę zmodyfikowałem, dalej mieszkam nad oceanem, ale już nie przy samym i to nie na zachodnim wybrzeżu, gdzie walą fale jedna za drugą, tylko na wschodnim wybrzeżu, gdzie on jest spokojny, jest fajnie, nie? Więc
mówię, chodzi o sprecyzowanie to, kim chcesz być. Żebyś teraz już, jeśli świadomie budujesz siebie i swoją osobę, no bo wcześniej to, kim byłeś, nie było twoją świadomością. To było gdzieś, no rozwijało się tak, jak cię rodzice wychowali, tak jak cię szkoła wychowała, koledzy, życie cię wychowało, jakieś różne traumy i tak dalej. No skąd czerpałeś informacje na to, kim możesz być i tak dalej. Gdzieś losowe rzeczy działy się w twojej głowie. Teraz jest czas, żeby świadomie to swoje życie budować, nie? Ważna rzecz, kolejna. Jak już będziesz mieć tą swoją wizję życia, to zapewnij sobie teraz, żeby móc ją zrealizować, to przede wszystkim zadbaj o siebie. Tak, byś zadbał o swoje dziecko na przykład. Co chcesz dziecku zapełnić? Żeby miało dobry sen. Jak śpi, to wszyscy mają być cichutko, bo dziecko się musi wyspać. Dbasz o to, żeby miało odpowiednią ilość wody, żeby było nawodnione, żeby miało świetne, najlepsze pożywienie, jakie tylko może być, żeby się dobrze rozwijało. Nie? Więc zadbaj tak samo o siebie, z taką samą miłością. Dlaczego nie możesz siebie pokochać? Dlaczego nie możesz siebie pokochać? Żeby dać miłość innym ludziom, musisz najpierw sam kochać siebie. Musisz nauczyć się doceniać samego siebie. Być sobą. I nie chodzi tutaj o popadanie w jakieś narcystyczne zaburzenia osobowości, tylko normalnie siebie zaakceptować, normalnie najzwyczajniej w świecie siebie pokochać, bo będziesz sam ze sobą do końca swojego życia. To jest jedna osoba, inni ludzie mogą przychodzić, odchodzić, dziewczyna się może zmienić, koledzy, przyjaciele mogą się gdzieś zmienić i tak dalej. Ludzie się rodzą, umierają, różne rzeczy się dzieją, przez kilkadziesiąt lat naszego życia różne rzeczy się będą dziać. Ale to, kim ty jesteś, pozostanie z tobą na całe życie. Więc warto by było z tym gościem, czy z tą dziewczyną, zależy kto ogląda, chociaż większość facetów tutaj ogląda na YouTubie, warto by było, żeby z tym człowiekiem mieć dobre relacje, nie? Co więcej, najlepsze, jakie tylko są możliwe, pokochać go, pokochać siebie, pokochać swoje ciało, dbać o swoje ciało. Więc zapewnij sobie dobry sen, pożywienie, nawodnienie, trening i stan psychiczny. Jak to zrobić sen? Znajdź sobie na kanale tutaj. Jak się wyspać? Nagrałem dla was mnóstwo filmów. To jest ważna rzecz. No podczas snu nasz organizm się regeneruje. Jak możesz nie jeść, mój znajomy 40 dni nie jadł nic. Absolutnie nic. Jest to możliwe. Człowiek jest w stanie nie jeść 40 dni. Ileś tam dni może bez wody wytrzymasz, ale bez snu to po paru dniach już zacznie ci po prostu odwalać, a tydzień to już jest granica, gdzie możesz nawet umrzeć. Więc sen, niesamowicie ważna sprawa. Odpowiednie nawodnienie, cały czas, żebyś pił tą wodę, nie? Dodatkowo, jakieś lepsze żarcie niż dotychczas jadłeś. Treningi wprowadzić, jeśli tego nie robiłeś, żebyś się ruszał, żeby te wszystkie układy w twoim organizmie dobrze funkcjonowały, nie? I on dzięki temu mógł dobrze funkcjonować. No i dobry stan psychiczny osiągniesz poprzez docenianie tego, co masz dookoła siebie. Świat jest tak piękny i wystarczy to dostrzec, wystarczy się skupić na tym, co jest piękne. Wschody, zachody słońca, natura, zwierzęta, ludzie. Są ludzie wspaniali, wiadomo, że są też sukinsyny na tym świecie, nie? No ludzie okropni, obrzydliwi. I przeważnie to na nich się skupiają media, przeważnie to oni robią afery i o nich się mówi, nie? Nie mówi się o tych ludziach, co zrobili coś wspaniałego. Ale oni też są na tej ziemi. Więc poprzez skupienie się na tym, poprzez docenianie i praktykowanie tej wdzięczności właśnie, wdzięczności za to, co już masz, nawet jak masz w życiu bardzo mało, jesteś w stanie naprawdę już nie dość, że odciąć sobie wiele różnych przykrych chorób psychicznych w przyszłości. Małe szanse, że popadniesz w depresję na przykład, jeśli codziennie będziesz praktykował wdzięczność kilkukrotnie. Dodatkowo twój umysł nauczy się właśnie tego, jak być szczęśliwym, bo wdzięczność to jest nic innego jak po prostu stan szczęścia. Im częściej jesteś wdzięczny i doceniasz to, co masz, tym bardziej będziesz szczęśliwy w swoim życiu. Więc jeśli zadbasz o swoje ciało, o swój umysł, to masz dobry punkt wyjścia już, żeby móc zdobywać świat, nie? Co dalej? Co dalej? No to kolejną rzecz, to trzeba wziąć teraz, przełożyć te wszystkie swoje marzenia, które masz nowe, nie? Ułożyć je w cele. Zrobić cele główne, cele szczegółowe, ułożyć do tego konkretny plan. Na ten temat poprowadzę dla was w najbliższą niedzielę, czyli już niedługo, poprowadzę szkolenie. Darmowe szkolenie przez internet, czyli webinar. Szkolenie będzie w niedzielę o godzinie 17. Jeśli chcesz w nim wziąć udział, to koniecznie teraz zatrzymaj ten film. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz właśnie linka, jak się zapisać na to szkolenie zupełnie za darmo. Zupełnie za darmo. I szkolenie jest całkowicie darmowe, a będę was uczyć właśnie, w jaki sposób realizować cele w swoim życiu. Czyli między innymi będziemy rozwijać temat tego, jak odkryć to, kim chcesz być, jak ułożyć cele do tego, ułożyć później kolejny plan, jakich umiejętności będziesz potrzebować, żeby ten plan zrealizować, jak zarządzać czasem, no wszystko, co związane z tym tematem. Bardzo wartościowe szkolenie, na którym warto być, bo dostaniesz tam wiedzę wartą wiele tysięcy złotych.
A może i w twoim życiu dużo więcej, nie? Ale gdzie indziej musiałbyś zapłacić wiele tysięcy złotych, a tutaj masz za darmo. Więc zatrzymaj teraz ten film i zaraz wracamy ponownie. No. Mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie, to co to ma być? Co to ma być za odkładanie na później? Dopiero ostatnio nagrałem dla was film o odkładaniu na później. Nie wolno tego robić. Więc zrób to teraz od razu, a my jedziemy dalej, nie? Jak już ułożysz sobie właśnie te cele, konkretny plan, to zacznij znowu, żeby swój umysł, mówię, tutaj uzupełnimy sobie to tym webinarem w niedzielę, tą tematykę właśnie celu i później jak to zrealizować wszystko, o tym będziemy w ogóle mówić w niedzielę, natomiast co jeszcze możesz zrobić? Przede wszystkim możesz zacząć robić nowe rzeczy. Jesteś już nowym człowiekiem, restartujesz swoje życie, możesz znaleźć sobie nowe środowisko. W wyzwaniu 90dni.pl na przykład mamy genialną społeczność. Prawie 4000 osób, ludzi, którzy mieszkają w 38 krajach świata, ale wspomagają się nawzajem, pomagają sobie, wspierają się właśnie w trudnych chwilach. Kiedy ktoś traci wiarę, to go wszyscy podtrzymują na duchu. Mamy fantastyczną społeczność. Nie? Więc możesz się znaleźć też w tej społeczności. Zapraszam do wyzwania 90 dni. Natomiast możesz też poszukać tej społeczności jakiejś dookoła siebie. Zacząć się kumplować z nowymi ludźmi. Znaleźć takich ludzi dookoła siebie, którzy będą cię wspierać właśnie na twojej nowej drodze życia, a nie z tymi cały czas trzymać kontakt, którzy ściągali cię w dół. Nagrałem dla was ostatnio parę filmów właśnie na ten temat, jak rozpoznać fałszywych ludzi. Ludzi, którzy są gdzieś w twoim otoczeniu, ale w życiu nie nazwałbyś ich przyjaciółmi. Ktoś, kto przez całe życie cię ściągał w dół, dołował, wyśmiewał i tak dalej. Czy to jest twój przyjaciel? No, sorry. To ty dla tej osoby byłeś tylko osobą do pomiatania, do dowartościowania się w jakiś sposób, nie? Twoim kosztem. Więc warto z tego zrezygnować i zacząć się już teraz otaczać tymi ludźmi, którzy są wartościowi w twoim życiu. Znajdź sobie jakieś nowe hobby. Zacznij robić nowe rzeczy. Zacznij wreszcie czerpać z tego życia, z tego świata, który jest dookoła ciebie i jest dostępny. Zacznij skupiać się na tym. Ludzie patrzą na co? Że o, nie mogę teraz wyjść, muszę nosić maseczkę, znajdują jakieś problemy i się strasznie tym emocjonują, podniecają się, jakby mieli no, cieczkę. Moi drodzy, mogliśmy wcześniej robić 10 tysięcy rzeczy, których pewnie nie robiłeś. Nagle wszyscy, że lasy nam zamknęli. Kiedy ostatni raz byłeś w lesie, nie? Mogłeś robić 10 tysięcy rzeczy, teraz możesz robić 9 tysięcy rzeczy. Więc na czym się lepiej skupić? Biadolić na tym, że nie możesz robić 1000 rzeczy, czy skupić się na tych 9 tysiącach, które robić możesz? I skup się na tym, bo twoje życie może być piękne. Możesz zbudować piękne życie, ale ty to musisz zrobić. Musisz wreszcie dostrzec w sobie ten potencjał możliwości, nie to, kim jesteś dzisiaj. Bo być może dzisiaj to, kim ty jesteś, zostało stworzone bezrefleksyjnie właśnie w reakcji na ten cały świat dookoła ciebie. Czyli jakoś wychowali cię rodzice, wychowała cię jakoś szkoła, jakoś telewizja, jakieś twoje przeżycia na ciebie wpłynęły. Ale to nie było świadome. A jeśli chcesz zbudować życie takie, jakie ty chcesz, to musisz wreszcie zacząć działać tak, jak ty chcesz. I zacząć budować siebie. Bo to ty jesteś tym gościem, czy babeczką, który przejdzie właśnie przez to twoje życie. Nikt tego nie zrobi za ciebie. I umiejętności, które ty zdobędziesz, dotyczące właśnie zarządzania tobą samym, tworzenia twojego życia, będą z tobą na całe twoje życie. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film był dobrą inspiracją dla ciebie, żeby właśnie zacząć te zmiany, bo najlepszy czas jest teraz, żeby zacząć to swoje życie zmieniać. Dzisiaj, nie jutro, dzisiaj, żeby rozpocząć te zmiany. Więc jeśli film ci się spodobał, koniecznie wrzuć łapę w górę. Również, jeśli tego jeszcze nie robisz, subskrybuj kanał i zaznacz ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o filmach nowych, bo regularnie dla was tutaj dwa razy w tygodniu wrzucam bardzo wartościowe filmy. No i oczywiście napisz w komentarzu swoje przemyślenia, jeśli jesteś gotów na zmiany, napisz to w komentarzu, poinformuj o tym świat, bo czas zacząć działać. Więc dziękuję ci za oglądnięcie dzisiejszego filmu, widzimy się w niedzielę o 17 na tym webinarze. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć! Yeah!